Let's give them a hard time. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was w kolejnym materiale z okrętów testowych. No i tym razem obejrzymy sobie taką szybką, trochę dziwną bitwę na okręcie nowym radzieckim. To jest krążownik 10 poziomu Pietropawłowsk. On będzie w alternatywnej linii okrętów. Za Moskwę będzie Dmitry Newski, o ile dobrze pamiętam. Moskwa będzie okrętem specjalnym dostępnym za węgiel. Kto Moskwę będzie miał w porcie w chwili wejścia tego patcha, dostanie od razu i jeden, i drugi okręt. W sensie i Newskiego, i Moskwę jako okręt specjalny. A Pietropawłowska trzeba będzie sobie wygrindować. Otóż tak, moi drodzy, dlaczego bitwa jest dziwna? Rozgrywałem ją w czasie, kiedy moja żona grzebała sobie coś w internecie i bardzo mocno skakał mi tutaj ping, więc zauważycie zapewne, że czasami salwy są wymierzone zupełnie nie w cel i dlatego będzie to bitwa dziwna, ale no w sumie wynik siadł fajny, więc postanowiłem, że ją wam pokażę, ale kilka salw jest niestety przez problemy z łącznością z internetem wymierzone nie tak jak należy. Widzicie zapewne, że mam tu załadowane od razu pepance, bo już po kilku bitwach stwierdziłem, moi drodzy, że tutaj właśnie pepance będą głównym uzbrojeniem tego okrętu. Z tego, co pisałem, tam wam tłumaczyłem z devbloga na Udomina, była informacja o tym, że właśnie radzieckie krążowniki, te nowe, będą się charakteryzować nieco innego typu pociskami przeciwpancernymi, które będą bardzo skuteczne przeciwko krążownikom ze względu na czas uzbrojenia i takie tam inne rzeczy. No i wychodzi na to, że te przeciwpancerne są również bardzo dobre przeciwko pancernikom. Oczywiście tam Cytadel nie będziemy jakoś mocno bić, ale na krążowniki jesteśmy strasznym batem. W bitwie widzicie trzy smoleńskie, a tutaj będę przyspieszał jakieś nudne fragmenty. Wiem, że no już była o tym mowa. Okręt jest bardzo celny, przeładowanie jest też dosyć szybkie. Mamy 18,4 zasięgu w tej chwili. To jest oczywiście wersja testowa. Wiele się może w tym okręcie zmienić, jak wiele zobaczymy. W tej chwili on jest dla mnie absolutnie OP. Przeładowanie jest dobre, jest szybkie. Celność, jak widzicie, też nie najgorsza. Dwie cytadele. Zaraz zerkniemy dokładnie, ile tego przeładowania jest. Gdzie tu będzie strzelane? 11 sekund, także nie jest najgorzej. Mamy trzy potrójne wieże. Nie pamiętam niestety kalibru działa, ale już mniejsza. O to są około 220 mm, wydaje mi się. I tutaj mamy te wieże z możliwością obrotu o 360 stopni i to dotyczy wszystkich trzech wież. I dzięki temu jesteśmy, moi drodzy, dużo bardziej mobilnym okrętem. Nie musimy tak jak Moskwą stać dziobem do przeciwnika. Przy czym pancerz pozwala tutaj też na dosyć sporo, bo możemy sobie właśnie ustawić się dziobkiem do przeciwnika i próbować coś klumkać. I tutaj zobaczycie, że ten okręt potrafi naprawdę sporo wytrzymać. Do wyboru mamy hydro z materiałów eksploatacyjnych, radar i samoloty. U mnie widzicie hydro, nie mam rozbicia. Pelotka sama w sobie na tym okręcie jest lepiej niż przyzwoita, jest naprawdę dobra. Takie 8 na 10 bym mi dał. Radar jest dosyć specyficzny, bo tutaj mamy kapitana zrobionego full pod survival i wykrywalność wynosi 11,4 km z powierzchni. A radar mamy 12-kilometrowy, z tym, że jest to radar krótki, on trwa w tej chwili 15 sekund, z tego co czytałem zostanie już wydłużony. 15 czy 10 sekund? Chyba 10, ale mniejsza o to. Zostaje wydłużony o 5 sekund, widzicie, że w międzyczasie już piąta cytadela wpada pierwszy frag również. No i jakoś te niecelne salwy za mocno się póki co w oczy nie rzucają. Wsadziłem sobie tutaj, jak on tam ma? Kuzniecowa, żeby mi ten okręt troszeczkę dłużej pożył, ale wydaje mi się, że już mam tu inne pomysły na builda na tego kapitana. Niestety nie, no jest full survival, także nie będę wam pokazywał, co jest tutaj dokładnie. Na pewno za jeden punkt można dać eksperta ładowania tutaj, żeby nam przyspieszało przeładowanie załadowanych dział, bo amunicją będziemy żonglować. Co prawda pepance to będzie główne uzbrojenie, ale obeki też będą się często przydawać. Okręt wydaje mi się dosyć zwrotny. Jest, jeżeli chodzi o prędkość okrętu, jest też przyzwoicie, nie ma jakiejś tragedii. Jeżeli chodzi o walkę z samolotami, no tak jak mówiłem, pelotka jest całkiem dobra. Dokładając do tego jeszcze, o, tutaj właśnie taki dziwny strzał z lekkim opóźnieniem, pewnie teraz widać to, że trochę lagowało. I łącząc to z manewrowością tego okrętu, no jesteśmy w stanie większość ataków torpedowych przeciwnika wyminąć. No oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że ten okręt jest bardzo długi.
dosyć długi, no może nie bardzo, ale dosyć długi. Widzicie, że przednie wieże są ulokowane, jak są, widać, koniaki i eskardy widzi, i ten dziób okrętu jest strasznie długi, także no trzeba wziąć poprawkę na to, że jak lecą do nas torpedy centralnie na burtę, no to możemy problem mieć wyminąć, ale powinno nam się udać, bo okręt fajnie skręca. Smoleńsk jest teraz okrętem OP i nad tym nie ma co dyskutować, ale nie o tym jest materiał, ale ten okręt wydaje się być dosyć dobrym batem na te okręty. Widzicie, gościu się dymi na 11,7 km. Czekam sobie na reload, bo radar nie jest długi. Dostaję Citadelę, 80 tysięcy już mamy. Przeładowujemy. Radar ma 15 sekund, będzie trwał 5 dłużej. Mam nadzieję, że niczego nie mylę. To obejrzyjcie sobie sekundę bitwy, a ja tylko szybko zerknę, żebym tutaj jakichś farmazonów nie pierdzielił. Aha, z 10 do 15, czyli to by było już wprowadzone? I wykrywalność zostanie zmieniona z 10,4 do 14,9, także o 500 metrów nam tutaj podskoczy. Więc już nie będzie mieli 11,7 wykrycia, tylko wykrycie będzie większe niż zasięg radaru, także no to już istotna zmiana. I warto o tym pamiętać, bo w tej chwili możemy robić radar z niewidki. Jeżeli ktoś nas wykryje, plumkamy sobie radar, to na pewno gościa wykryjemy, a za chwilę już tego nie będzie. Moim zdaniem to jest dobra decyzja, bo właśnie takiej umiejętności został pozbawiony Wooster. Kiedy wchodził do gry, również miał radar o zasięgu większym niż zasięg spota. No i tutaj było podobnie, z zapowiedzi było to samo, ale na szczęście już tutaj Wargaming troszeczkę to równa. Mamy 90 tysięcy na koncie. No okręt na pewno nie przypomina gameplayem tego, co mamy na Moskwie. To nie jest okręt do stania w miejscu, można, jeżeli chcemy, ale mamy wieże 360 stopni się kręcące, także trzeba pamiętać tutaj o tym, że mamy takie możliwości i warto też tym okrętem sobie kajtować przeciwnika. Po prostu odchodzić od niego i go sobie ostrzeliwać. No właśnie, tutaj kwestia celności tych salw taka wątpliwa dosyć, ze względu właśnie na te problemy z internetem. No i pozostaje nam w zasadzie obejrzeć resztę bitwy. Mamy już 105 tysięcy, przepraszam, 9 cytadel, 2 fragi, tam jeszcze będziemy Smoleńska mordować, także na razie może przyspieszę, bo tutaj już na środku niczego więcej nie zobaczymy. Dopiero będę sobie ganiał tego Smolucha tam na końcu, no i nasi będą wykańczać płynącego dookoła mapy Thunderera. Jeszcze tylko sprawdzę ten kaliber, jaki tutaj jest, żeby też nie było kichy. Ze Smoleńskim jest ten problem, że pod pewnymi kątami on te cytadele łapie bardzo ładnie, a w innych przypadkach często jest tak, że po prostu dostaje overpen w sytuacji, kiedy płynie do nas full burta. No ale to niestety jest uroda właśnie tego jego pancerza, jedna z jego zalet. Także Smoleńsk może sobie nas olać w sytuacji, kiedy inny okręt miałby z nami poważny problem. Bo on sobie po prostu wszystko zaliczy jako overpeny. I moi drodzy, Pietropawłowsk ma, tak, 220, czyli się nie pomyliłem. No i końcówka bitwy. Teraz będziemy jeszcze ganiać tego Smolucha. Mimo tutaj problemów technicznych, to jest póki co najfajniejsza bitwa, jaka mi siadła na tym okręcie. I wydaje mi się, że gdybym miał go w takiej formie w porcie, to on zdecydowanie, muszę powiedzieć, że jest overpowered. Także jest zbyt mocny na to, co się w tej chwili w grze dzieje. Bardzo celny, dosyć szybko ładuje. Radar mamy spoko, możemy sobie robić takie akcje właśnie jak tutaj, no ale już to zmienią. No celność jest fenomenalna, spójrzcie, jak te pociski tutaj ładnie latają. No niestety, lagi mi skutecznie utrudniały celowanie.
Ale przeciwpancerne pociski są też równie dobre przy strzelaniu w pancerniki, także spokojnie po nadbudówkach możemy klepać. Można oczywiście założyć sobie tutaj jeszcze rozbicie zamiast hydro, które nam jeszcze bardziej ułatwi walkę z samolotami, ale wydaje mi się, że pelotka jest na tyle dobra sama w sobie, że nie trzeba jakoś mocno podbijać tym podbiciem, a czy tym rozbiciem, przepraszam. I wydaje mi się, że w tej chwili okręt, gdybym miał go ocenić, to dałby mu jakieś, ja wiem, 9 na 10, także potęga okręt. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że trzeba dobrać odpowiedni styl gry do tego okrętu. To nie jest Moskwa, powtarzam. Tu nie stoimy w miejscu, mamy obrót 360, więc możemy szybko włączać do walki tylną wieżę, jeżeli stoimy do przeciwnika dziobem, nieważne czy się odchylamy na tą stronę czy na tą. Kąty tych wież też mają dosyć, te wieże mają też dosyć spory, także nie musimy się mocno odsłaniać, żeby ze wszystkich wież strzelać. No i tu jeszcze przyspieszę chwilę, zaś ten Smoleńsk wylezie zza wyspy, bo tu też dostanie ładną łódzkę. Tander już tam jest dokańczany przez nasze okręty. Ja sobie strzelam za darmo w tej chwili. No i Smoleńsk, widząc mnie już, będzie mi tu wychodził prosto pod działa i to pięknie burtą. Także zobaczymy ostatnie dwie czy trzy salwy w tej bitwie i to będzie z mojej strony wszystko. W tej chwili okręt absolutnie zbyt mocny. Mam nadzieję, że zostanie znerfiony. No spójrzcie, ta jedna stadera co prawda tylko. Gon sobie puszcza dym, ja sobie puszczam hydro, pewnie płyną torpedy. No i zaraz sobie dam radar, jak mi gościu zniknie. No, jak był lekko skontowany, to tych cytadel weszło więcej. A jakby była pewnie full burta, to by sobie gościu... no i przyleciały pociski z kijka i dobiły, także nie ma trzeciego fraga, trzeciego Smoleńska. Z mojej strony na razie to jest wszystko, także w tej chwili okręt jest absolutnie bardzo mocny. Oczywiście przy odpowiednim wykorzystaniu. Można stać dziobem, ale raczej bym tego nie polecał. Zobaczymy, co się zmieni, w jakiej formie wejdzie do gry. Także w tym materiale to wszystko. Do usłyszenia, moi drodzy, i na razie.